Na razie, że tak powiem, pierwsza nam się udała ze wskazaniem, druga nie, więc zobaczymy, trzecia. Czerwonym zaprezentuje się reprezentant klubu Fighter Nowa Sól, panie i panowie, Bartosz Burzyckie! Mamy tutaj zawodnika, Tomasz, również z teamu Fighter Nowa Sól. Także zobaczymy, jak to teraz, bo no, mówiąc tak, no, na razie Fighter przegrał. Zobaczymy, czy Bartosz teraz uda mu się dla swojego teamu wywalczyć, a jego przeciwnikiem jest Hubert Marcisz, Małpka Zawiercie. Tutaj, zanim mamy teraz prezentację zawodników, Tomasz, czy to są zawodnicy, bo oni też, to jest ta ostatnia walka. Jego rywalem w narożniku niebieskim będzie reprezentant klubu Małpka Zawiercie, Hubert Marcisz. No, z doświadczeniem tych zawodników, powiedzmy, jest tak, że Bartek Burzycki jest zawodnikiem startującym w low kicku i w formule K1, i pomimo tego, że jest jak gdyby zgłoszony, czy startuje jako zawodnik fightera Nowa Sól, to jest to zawodnik z Olsztynka, z klubu WM Warriors Olsztynek. No i ma jak gdyby za sobą kilka startów tutaj na naszych lokalnych eventach, lokalnych galach, również na galach i na turniejach DFN-u. No i to doświadczenie takie buduje cały czas, więc kolejna okazja dla niego do tego, żeby to doświadczenie nabywać. Udało mu się jak gdyby tak wziąć udział w finale i powalczyć na gali. No i zobaczymy, jak sobie poradzi. Natomiast Miłosz Cieleszczyk to zawodnik z klubu Watacha Pruszcz Gdański. Bardzo dobry klub, mocny klub z szeroką ilością zawodników. No zobaczymy, jak sobie tutaj zawodnicy poradzą. Tutaj Tomasz, Miłosz, już mieliśmy Miłosza wcześniej, teraz Hubert Marcisz. Walka w formule K1 Pro Am, zakontraktowana na 3 rundy po 2 minuty każda w kategorii wagowej do 86 kg. W narożniku czerwonym Bartosz Burzycki, w narożniku niebieskim Hubert Marcisz. Zapraszam na rundę pierwszą. W prawo ktoś do niego spojrzał, tu gdzieś spojrzał na zegarek, także, ale... Tak jest, mam przed sobą rozpiskę i patrzę w rozpiskę, przepraszam Państwa za... No ale to jest... Tomasz, dzisiaj jesteś wszędzie, no ale teraz jesteśmy tutaj na tym punkcie naszym komentatorskim, czyli tutaj już zawodnicy bez ochrony na głowę. No, też znowu różnica wzrostu, widzimy zdecydowanie. Bartosz Burzycki w czerwonym narożniku, wyższy zawodnik. I teraz widzieli Państwo, dosięgnął ten pierwszy cios otrzymany tutaj na szczękę. Nie uchronił się Hubert. No i teraz macanie, tak? Nie wiem, czy to jest dobre, albo wyczekiwanie, albo poznawanie, rozszyfrowanie. Tutaj Hubert jest zdecydowanie bardziej doświadczonym zawodnikiem, ponieważ ma za sobą już nawet przygodę w kadrze Polski, więc przed zawodnikiem z Olsztynka no duże wyzwanie. Także tutaj, czyli to doświadczenie jest po stronie Huberta, ale no, czasami w sporcie bywa różnie. To też dyspozycja dnia chyba, prawda, Tomasz? Na pewno jest to ważne, natomiast no, doświadczenie no, robi dużą różnicę, ponieważ no, doświadczenia nie da się nauczyć na treningu, to po prostu trzeba zdobyć poprzez lata pracy. No i chyba ilość występów, prawda? Ilość tych różnych walk, turniejów, to jednak na pewno dużo daje. Ja tak właśnie patrzę teraz, że znowu mamy
taką technikę, gdzie właśnie Bartosz próbuje na dystans ze względu na ten zasięg ramion, a właśnie widzimy teraz Hubert Marcisz chyba... Zdecydowanie szybszy i tak zwany lepszy timing, lepiej czyta walkę. A właśnie... A ja tutaj w notatkach wyczytałem, że Hubert w 2019 roku zdobył tytuł mistrza świata w full contact. No szybko, szybko ta runda. Ja tutaj w końcówce muszę się zapytać, Tomasz, ciebie, bo to był taki ruch jakby pół obrotu z ręką. To jest dozwolone? Tak, jest to cios, który się nazywa backfist. Cios grzbietem pięści jest w formule K1 dopuszczalny. No właśnie tak zastanawiałem się, czy to akurat jest można w ten sposób atakować. Druga runda. Jest to bardzo mocne uderzenie, no często celne w okolice tutaj ucha błędnika. Nokautuje przeciwnika. Czyli można przysiąść. Dokładnie tak. Czyli tutaj widzieliśmy, że chyba Hubert zauważył taką chyba szansę i w końcówce tej pierwszej rundy zdecydował się na takie uderzenie, ale to też chyba jest troszeczkę ryzykowne, bo to jednak trochę się odsłaniamy, prawda? Uderzenie jest o tyle ryzykowne i w momencie, kiedy widzimy, że zawodnik używa tego typu techniki, to świadczy o tym, że czuje swoją przewagę. Czyli tutaj, czyli że tak powiem, kontroluje. Dokładnie. No i teraz mamy, widzimy już są nasi zawodnicy w ringu. No i teraz zobaczymy, jak to się wszystko zacznie. Końcówka zdecydowanie szybsza w wykonaniu Huberta Marcisza. No i teraz spójrzmy. No tutaj przewaga Huberta jest wyraźna. Ale proszę zobaczyć, jak szybko odpowiada, jakie szybkie kontry. Natomiast no tutaj zasięg ramion. Troszeczkę musi, że tak powiem, uważać, bo może się, że tak powiem, nadziać. No ale panuje nad tym, co się dzieje tutaj w walce. Pięknie. Ale widzieli Państwo teraz szybka taka wymiana na korpus. To, co mówiliśmy wcześniej, czyli niższy zawodnik musi kiwać, żeby dojść do większe do bujanie, prawda? I tutaj to widać. Takie Tysonmania. Ale ładna odpowiedź. Także tutaj... teraz dosięgnął Bartosz na szczękę Huberta. No ale na razie nic to... Znowu skontrował, czyli nadział się na ten taki prosty. No zdecydowanie taktyka wyższego powinna opierać się na ciosach frontalnych, czy ciosach prostych i kopnięciach frontalnych, no bo to jest broń, która daje przewagę. No i teraz tutaj próba wyprowadzenia tego ciosu nogą. Powiedz, to też chyba jeden z niebezpieczniejszych ciosów, prawda? Jeżeli taki trafiony w podbródek, to może też chyba lekko przymroczyć. No każdy cios trafiony w okolice szczęki powoduje wychwianie błędnika. Ale widzieliśmy tutaj szybko odpowiedź Huberta. No i teraz tutaj, mamy tutaj, ależ dynamika w tym narożniku. Dzieje się. No i znowu końcówka, tak jak w pierwszej rundzie też widzieliśmy ten cios, o który pytałem. No i ta końcówka, no tu widzę, że kibicom również się to spodobało, bo chyba jak jest dużo tych ciosów, to chyba szczególnie dla kibiców jest to na pewno bardzo interesujące. Dla zawodników może mniej, bo muszą więcej energii spalić, prawda? No na pewno kibice potrzebują widowiska. Widowisko w ringu jest wtedy, kiedy dzieje się w tym ringu. Dzieje się. I w tej drugiej rundzie się działo, szczególnie w tej końcówce. Zawsze te rundy, końcówki rund, w momencie, kiedy sędzia stuknie w te drewienko od gongu na 10 sekund przed końcem, to jest sygnał, że trzeba przyspieszyć, trzeba jak gdyby zaznaczyć swoją przewagę w danej rundzie. No i tutaj to mogliśmy zaobserwować, że na 10 sekund przed końcem obaj zawodnicy ruszyli ogniem piekielnym, żeby zaznaczyć swoją przewagę. To też powiedz, czy to też czasami nie jest tak jakby zwrócenie uwagi dla sędziego? Dokładnie o to chodzi. Chodzi o to, żeby pokazać, że w tej rundzie ja byłem lepszy. No i teraz widzimy, ależ zaczął bardzo szybko, dynamicznie Hubert.
Bardzo ładne, widać, że te akcje Huberta, ciasna garda, szczelna garda i te akcje są przygotowane. Ach, teraz, bardzo ładnie walczy. Szanowni Państwo, to uderzenie, wyprowadzenie nogi tutaj. No może tam nie cały czas kiwa, musi schodzić pod te długie, proste, co robi. Ale tu widzimy też kontra, też uderzenie właśnie na nogi. A i teraz znowu dociągnięcie go do lin. Hubert, Bartosz niepotrzebnie daje się spychać. On powinien korzystać z tych długich. Zasięg ramion chyba tutaj też tak mi się wydaje, że to jednak on... No żeby korzystać z zasięgu, to tak. Trzeba kopać i uderzać. On robi tego już w trzeciej rundzie niewiele. Mhm. No chyba tak patrząc po zawodnikach, chyba bardziej świeży jest Hubert, bo widzimy tutaj... No, zdecydowanie tak i te wszystkie kopnięcia, widzę, że... niskie, low kicki przyjmowane na nogę. Tej energii dzisiaj w ciągu tych wcześniejszych dwóch rund, no i teraz początek tej trzeciej jest, no widać, że tak troszeczkę ciężej chodzi na tych nogach, a widzę, że Hubert no chyba już widzi, bo nawet troszeczkę... Zdecydowanie punktuje w przednią nogę, czy kopie w przednią nogę. Bartosz już tego nie blokuje, daje się kopać, więc... Ach, teraz widzisz, taka wymiana. Bardzo ładnie. Seria. Czyli znowu tutaj, ach, tutaj próba... I kolano. No, kolano, tutaj gdyby to doszło. No, ale cały czas widzimy jednak... No, chyba tutaj bym ta końcówka, zaraz zobaczymy końcówkę, no dwie rundy były takie dynamiczne w końcówce rund, zobaczymy, no i teraz wymiana, a w klinczu się troszeczkę złapali, no i teraz, no i koniec. No, no i tak jak mówiłem, te końcówki rund zaznaczają zawodnicy swoją przewagę i tak samo w trzeciej rundzie. Koniec rundy trzeciej, no, ostatniej. Moim zdaniem narożnik niebieski. No, muszę ci, Tomasz, powiedzieć, że jeżeli są osoby, które wierzą w kabałę, no to kolor niebieski dzisiaj, na razie, prawda, po tych trzech walkach jest zdecydowanie no, tym narożnikiem, w którym wygrywają zawodnicy. Szczęśliwy. A powiedz, Tomasz, to jest losowanie koloru narożnika, czy to jest jakby ustalone? To ustala sędzia główny, który wypisuje kartę walk. Panie i panowie, czas na werdykt! Zobaczmy, Tomasz, bo tutaj za chwilę dokończysz, a teraz zobaczmy. W trzeciej walce karty wstępnej. Jednogłośną decyzją sędziów zwyciężył Hubert! No tak, widać, że Hubert tutaj zdecydowanie, no nawet widząc dynamiczniejszy jego czas. Bartosz, widzę, że bardzo ciężko oddycha, ale jego też trzeba tutaj Bartosz Pużycki, dziękujemy za tę wspaniałą walkę. Myślę, że tutaj też oddał wiele serca. No i tak budujemy poziom walk i ta trzecia walka już jest najlepszą z tych, które do tej pory oglądaliśmy.